Dobry wieczór Państwu. Oto chciałem pokazać już podrośnięte kiryski koledora stukano, które wcześniej wylęgły mi się z ikry. Już nabierają ubarwienia jak osobniki dorosłe. W sumie mam w tej chwili około 30 sztuk już starszych podchowanych. No i teraz dojdą te kolejne, które pewnie za godzinę, dwie sfilmuję, które mi się wylęgać zaczęły wczoraj. Jeszcze widzę, że niektóre ziarenka z tej ikry są takie, że szacuję, że mogą się pojawić z tego młode. To się jeszcze okaże. Rodzicami są ryby z odbłowu. Żyją te kiryski w naturze w Brazylii, w niewielkiej rzeczce Rio Tique, blisko granicy z Kolumbią. Nazwa tukano pochodzi wbrew pozorom nie od ptaków, gatunku ptaków, tylko od nazwy plemienia Indian, które żyje wokół tej rzeczki, właśnie plemienia tukano. Tutaj jeden podszedł bliżej, dlatego też zmieniłem położenie kamery. To wygląda, też już zaczyna mieć ubarwienie z tyłu zaś malu, z późniejszego tarła. Kilka sztuk takich tutaj też jest w tym akwarium. No i rzut jeszcze raz, może troszkę zrobię powiększenie na większą grupę już podrostków. Tak więc, no tak one wyglądają. W wieku około 3 miesięcy. Zobaczymy, czy złapią ostrość. Takie powiększenie nie. Trochę jest mniejsza. Jeszcze troszeczkę. No myślę, że teraz jest optymalne. Pozwolę sobie trochę nagrać jeszcze tego filmu. No i później się z Państwem pożegnam na jakiś czas. Dziękuję bardzo Państwu.